Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś ważny dzień dla naszych radomskich inwestycji, dla mieszkańców, jak i również dla miasta. Tak jak powiedziała Pani Monika, przekazujemy plac budowy w firmie Strabag w ramach projektu budowy drugiego etapu trasy NS. W zeszłym roku podpisaliśmy z firmą Strabag umowę na 26,5 miliona złotych. To w ramach projektu zaprojektuj i wybuduj drugi etap trasy NS. W tej chwili firma Strabag już dokonała niezbędnego, zaprojektowała, jak i również uzyskała niezbędne pozwolenia i rozpoczynają się prace budowlane, które potrwają do jesieni przyszłego roku. Drugi etap trasy NS połączy ulicę Czarnoleską z ulicą Żakowicką, czyli de facto węzeł przy ulicy Nowomłodzianowskiej. To jest odcinek 1,5 kilometra, jak również powstaną wzdłuż tego odcinka ciągi pieszo-rowerowe. Szanowni Państwo, trasa NS to niezmiennie filar mojego projektu bezpiecznego miasta, bezpiecznego poruszania się po naszym mieście. To oczywiście też element układu drogowego, który ma odciążyć przeciążoną ulicę Wierzbicką czy ulicę 1905 roku. I tu w obecności przedstawicieli firmy Strabag również chciałbym życzyć, żebyśmy jesienią przyszłego roku mogli spotkać się również w takich miłych okolicznościach i odebrać ten drugi etap, jak również życzyć powodzenia przy budowie trzeciego etapu, który połączy ulicę Żeromskiego z ulicą Energetyków. To, o ile dobrze pamiętam, pewnie pan prezydent Tyczyński to również powie, rok 2024, wtedy wszyscy będziemy mogli cieszyć się z całego projektu, całej trasy NS. To tyle z mojej strony, jeśli są pytania, to bardzo proszę. Nie ma pytań, to chyba poprosimy pana prezydenta Tyczyńskiego. Pan prezydent Adam Tyczyński. Po panu prezydencie to niewiele zostało do dodania tak naprawdę, więc no szanowni państwo, bardzo, bardzo się cieszę, że zaczynamy. Te 1,5 kilometra tak naprawdę rozwiąże przynajmniej część problemów komunikacyjnych w tej części miasta i będzie kolejnym ważnym elementem tej strefy wygodnego ruchu, którą pan prezydent zapowiadał i którą przez ostatnie lata tworzy. Odciążenie Wierzbickie, odciążenie 905 roku, niezwykle ważne dla tej części miasta, ale też połączenie, szybkie połączenie z centrum i później możliwość szybkiego dostania się na północ miasta, na te tereny, które rozwijają się dosyć mocno, zarówno jako osiedla mieszkaniowe, jak i tak naprawdę handel i w przyszłości mamy nadzieję również strefa przemysłowa, więc bardzo ważna inwestycja, trzymamy kciuki, Strabag, sprawdzony wykonawca i jesteśmy przekonani, że termin realizacji tej inwestycji, czyli jesień przyszłego roku, jest jak najbardziej realny, a za kolejne 3 lata już całość trasy NS będzie dokończona. Dzięki. Dzień dobry, witam Państwa. W dniu dzisiejszym wreszcie doczekaliśmy się przekazania placu budowy. Bardzo się cieszymy, że możemy już przystąpić do prac. Także w tym tygodniu planujemy rozpoczęcie robót. Zaczynamy od sieci kanalizacyjna, ciepłownicza i elektryczna. Za wszystkie utrudnienia przepraszam w imieniu wykonawcy. Postaramy się zrobić to sprawnie, szybko i żeby Państwo się cieszyli piękną drogą już w przyszłym roku. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Ja mam pytanie, jakie są przewidywane koszty budowy? 26,5, tak? 26,5 brutto. Inwestycje, które czynimy, to zawsze coś dobrego. Także przekazujemy plan budowy i życzymy powodzenia przy realizacji.